Dzień dobry. To jest kolejny odcinek z cyklu Dobra Nowina, pytanie-odpowiedzi, tym razem wakacyjny. Jestem z Mieszkiem i z Olą, moich rodziców. I korzystając z chwili okazji, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które do mnie przyszło. Zobaczymy za chwilę, czy ta odpowiedź, która się pojawi, będzie przydatna i zobaczymy w ogóle, co się wydarzy. A zaczynając takim naszym standardowym początkiem, Mieszko, proszę, nie kop. Co się będą oglądający denerwować. Więc zaczynając z naszym standardowym zwyczajem, zacznijmy od modlitwy. Bo modlitwa jest początkiem i końcem. Powinna być, albo warto, żeby była pierwszą rzeczą, którą zaczynamy robić w ciągu dnia i ostatnią rzeczą, którą robimy przed zaśnięciem. Myślę, że warto, żeby spinała też jakieś działania, które są dla nas ważne na początku. Modlimy się po to, aby otworzyć nasze serca, nasze ciało, jeżeli mamy wykonać pracę fizyczną, nasze umysły, usta, na to, co Bóg przygotował dla nas. Aby to, co się za chwilę wykona, było wyrazem woli Bożej w naszym życiu. I kończąc, również warto to robić modlitwą, dziękując Panu Bogu za te chwile, które były nam dane, za Jego łaskę, prowadzenie w trakcie tej czynności. Może nie zawsze rozumiemy, dlaczego akurat wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, to, co się przed chwilą stało. I pewnie mieliśmy swój plan na to, jak to powinno się dziać, a czasami dzieje się inaczej. Ale właśnie w takich chwilach możemy dać wyraz naszej wiary i zaufania do Boga, która wyraża się słowami świętego Pawła, że Bóg, nie wiem czy dosłownie to zapamiętam, to z listu do Rzymian. Dosłownie to zacytuję, że z tymi, którzy miłują Boga, Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra. I wypełnieni tą wiarą i zaufaniem, możemy się modlić z dziękczynieniem nawet po sytuacjach, które nie potoczyły się tak, jak według nas powinny się potoczyć. Więc warto się modlić. Warto zaczynać dzień modlitwą i kończyć go. Ciśnie mi się to na usta, również zachęta, że warto dzień zaczynać Eucharystią. Ja to powtarzam i będę powtarzał. Nie tylko niedziela, ale każdy dzień warto zacząć Eucharystią, więc nawołuję, bo Eucharystia też jest modlitwą, taką najdoskonalszą modlitwą, połączoną z momentem, w którym jednoczymy się z Bogiem. Bóg staje się częścią nas. My włączamy się w Jego mistyczne ciało. I my jako Polacy mamy ten przywilej i dar, że możemy w wielu miejscach codziennie uczestniczyć w Eucharystii, co nie jest regułą już za granicą, gdzieś tam. Więc korzystajmy z tej możliwości. A teraz zanurzmy się już w modlitwie, z taką intencją, aby te słowa i ten czas, który spędzimy wspólnie, pogłębił naszą wiarę, nadzieję, aby miłość, którą Bóg nas ukochał, stała się również tą miłością, którą my będziemy darzyć bliźnim.
abyśmy przyjęli to, co Bóg dla nas przygotował przez tą następną chwilę, te słowa, które dla nas przygotował, ale i też to wszystko, co nas dzisiaj spotka, abyśmy przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Zanurzmy się w ciszy, w takiej cichej kontemplacji, w której wpatrywać się będziemy w naszego Ojca. I nawet jak się pojawią jakieś myśli i my je zauważymy, że są, to przez tą parę chwil, przez te parę chwil wybierzemy naszego Ojca, wybierzemy Boga. I w Nim będziemy chcieli spędzić te parę chwil.
przez tą chwilę ciszy, którą tutaj spędziliśmy wspólnie, ja miałem taką przyjemność słuchania ptaków, które tutaj pięknie śpiewają, rodziców. I przyszła mi do głowy taka myśl, którą myślę, że warto, abym się podzielił, bo też pora temu sprzyja, bo są wakacje, a więc czas urlopowy również. I czas, w którym większość z nas ma taką bardziej dostępną możliwość wypoczynku i obcowania z naturą. I gdzieś kiedyś napisałem taki fragment, on nie był publikowany, jest częścią jakiejś takiej być może książki, która kiedyś zobaczy światło dzienne albo i nie, ale tam pojawiły się słowa, które mówiły o tym, że w momencie, w którym Pan Bóg stworzył świat, On stwarzał ziemię, stwarzał niebo, stwarzał zwierzęta, przyrodę. I gdy stworzył ten święty, ten piękny świat, powiedział, że to było dobre. I później wydarzyło się to, co się wydarzyło, grzech pierworodny, ale on splamił nas jako ludzi. Natomiast ta część przyrody, czy to wszystko, co zostało stworzone, one tym grzechem pierworodnym nie zostało dotknięte. I wtedy napisałem takie słowa, że jeżeli mamy problem z tym, aby zatopić się w modlitwie, bo nasze myśli są tak bardzo, emocje są tak bardzo wyraźne i mocne w nas i sprawiają, że trudno nam uwolnić się od myśli, trudno uwolnić się od takich przywiązań, które mamy. I to wszystko sprawia, że nasza modlitwa staje się taką wielką walką, gdzie chwile ciszy, ułamki sekund ciszy przeplatają się z tą gonitwą, z lękami, z różnymi pragnieniami, tymi, które mogą być spełnione, takimi, które spełnione być nie mogą. To w takich chwilach, wierzę w to, Bóg zostawił nam pomoc w postaci właśnie przyrody, w postaci śpiewu ptaków, w postaci szumu morza, szumu wiatru. Piękna, nie tylko dźwięków, ale też tego, którego można zobaczyć w zieleni, w drzewach, w kwiatach, w niebie, w wodzie. I tą chwilę ciszy i taki powrót do raju, do tego miejsca, w którym Bóg nas stworzył i które nam przeznaczył, możemy poczuć właśnie zapatrzając się w tą przyrodę, w tą część raju, która ciągle tutaj jest z nami. Więc teraz podczas urlopów myślę, że jeżeli macie taką możliwość i ochotę, to warto zapatrzyć się i uwielbić Pana Boga właśnie w tym, co dla nas stworzył. Nawet bez jakiejś może specjalnej intencji patrzeć, ale z takim podziwem i z takim nastawieniem, jak dziecko, które patrzy pierwszy raz na coś, zachwyca się. I to może być taki wspaniały wstęp do modlitwy, uwielbienia, czy jakiejkolwiek innej, w którym poprzez to stworzenie zobaczymy Boga i to, jak pięknie działa. I działa. A teraz pytanie. Tak, już najwyższy czas jest dość. Dość wakacyjnych wynurzeń. Pytanie, które
dostałem, wiąże się z książką. Jezus mówi do ciebie. To jest piękna książka, która jest wynikiem takich prywatnych objawień i w której na każdy dzień zapisane są słowa, które Jezus kieruje do nas. Skierował je do Sary Young, ale można je odnieść do każdego z nas, myślę. Ta książka nie została napisana przez katoliczkę, ale jest z imprimaturem, więc jest zgodna z nauką Kościoła katolickiego. Dlatego korzystam z niej i odczuwam tak bezpośrednio, że to są słowa, które Pan Bóg, które Jezus kieruje do mnie i które w piękny sposób pomagają mi każdego dnia zanurzyć się w nim jeszcze bardziej. I pytanie, które się wiąże z tym, co 16 czerwca zostało tutaj zapisane, a co udostępniłem na Facebooku, jest takie. Witam. Od jakiegoś czasu rozmyślam nad słowami pragnę, abyś czynił sąd. Jeżeli możesz podzielić się, jak rozumiesz znaczenie tych słów? I pierwsza taka uwaga, która się wiąże z pytaniem dotyczącym prywatnych objawień, zadanym takiemu prostemu chłopakowi jak ja, wiąże się z tym, że jedyne, co mogę powiedzieć, to właśnie jak ja to rozumiem. To nie jest oficjalne jakieś stanowisko, ani też takie absolutne znaczenie tego słowa, bo nie wiem tak naprawdę, co Jezus mógł mieć na myśli, albo co autorka mogła mieć na myśli. Mogę jedynie powiedzieć, co ja słyszę i jak rozumiem te słowa, które tutaj zostały zapisane. I tak myślę, należy je traktować, także może się okazać, że to, co powiem, nikomu nie będzie przydatne, bo moje rozumienie będzie takie bardzo osobiste, a może się zdarzyć i wierzę w to, że parę osób, które oglądają ten film, mogą z tego fragmentu odnieść korzyść. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to są ważne rzeczy. Przynajmniej ważne w moim życiu. Więc przeczytam cały ten fragment. Przepraszam, że tak ruszam tym mikrofonem, ale mam wrażenie, że ciągle dotykam swojej brody. Więc 16 czerwiec. Zostań ze mną na drodze dobra. Wiele głosów domaga się Twojej uwagi i próbuje skierować Cię na inną ścieżką. Ale wezwałem Cię do tego, abyś szedł blisko mnie, nasiąkając moją obecnością i trwając w moim pokoju. To mój wyjątkowy plan na Twoje życie, który powziąłem jeszcze przed powstaniem świata. Każde z moich dzieci wezwałem do pójścia inną ścieżką, wyznaczoną wyłącznie dla niego. Nie daj się nikomu przekonać, że jego droga jest jedynym słusznym wyborem. I pilnuj się, aby nie wychwalać własnej ścieżki, twierdząc, że jest lepsza niż inne. Pragnę, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i szedł ze mną w pokorze, wszędzie tam, gdzie cię poprowadzę. I do każdego fragmentu takiego właśnie rozważania, czy takich słów, są cytaty Pisma Świętego. Ja je też przeczytam, bo być może mogą być one pomocne w rozszyfrowaniu tego stwierdzenia. Pragnę, abyś czynił sąd. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. To jest cytat z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, wers 27. Później z listu do Efezjan. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. To jest Efezjan, drugi rozdział, 10 wers. I trzeci fragment, szczerze mówiąc, to nie wiem, co ten skrót oznacza, mi.
ale sprawdzę i napiszę w komentarzu. Miałem to zrobić przed, ale zapomniałem. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. Jeśli nie sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. I to jest właśnie mi, 6 rozdział, 8 werset. Co oznacza pragnę, abyś czynił sąd? I to, co rozumiem i to, co słyszę w tym fragmencie, i również to, co gdzieś tam jest we mnie, to przede wszystkim pierwsze to jest takie rozróżnienie. Oczywiście jakby w moim świecie i w mojej nomenklaturze, bo pewnie jakby nie dla każdego to rozróżnienie musi akurat tak wyglądać, ale chcę się nim podzielić, bo myślę, że ono jest ważne i warto o tym pamiętać, albo przynajmniej ja staram się o tym pamiętać, że mamy do czynienia z czymś, z właśnie z sądem, albo z decyzją i z osądem, czyli z oceną. I to są dwie różne rzeczy, które się ze sobą oczywiście mogą zazębiać i zazębiają, bo decyzję poprzedza często ocenę. Ale osąd i ta ocena, o której tutaj przede wszystkim myślę, dotyczy osądu i oceny przede wszystkim innych. I wierzę, że my jesteśmy wezwani do tego, aby nie oceniać innych, aby nie stawiać się z pozycji sędziego, który osądza i ocenia czyny, wiarę innych. Tak jak jest w tym fragmencie napisane, nie oceniać ścieżek, którymi Bóg prowadzi ciebie, jako lepszych od tych, którymi podążają inni, czyli oceniać je jako gorszych. I tu się może od razu pojawić taki sprzeciw albo wspomnienie innych fragmentów Pisma Świętego, które mówi, abyśmy pouczali się wzajemnie, czyli wskazywali braciom i siostrom, którzy błądzą, na czym polega ich błąd. I wydaje się trudne albo niemożliwe uczynić to, jeżeli wcześniej nie ocenimy, że to, co oni robią, jest błędne. No bo skąd będziemy wiedzieli, że taka ocena, że takie słowa mają sens, jeżeli nie będziemy przekonani do tego, że oni błądzą. I znowu moja odpowiedź na to pytanie i jakby na tak postawioną kwestię jest taka, aby zaufać Bogu. Ja w swoim życiu uczę się ciągle tego, każdego dnia na nowo. Uczę się przede wszystkim tego, jak często moje oceny i osądy są błędne. Jak często coś i kogoś oceniając w jeden sposób, musiałem się z tego w sobie czy w konfrontacji z kimś wycofywać już na następny dzień, kiedy zobaczyłem, jak wspaniałe owoce przynosi to jego, w cudzysłowie, niewłaściwe zachowanie. I uczy mnie to tylko pokory i temu, aby oddawać się całkowicie Bogu, co w moim doświadczeniu konkretnym oznacza, że ja tak jakby sam z siebie jestem zobowiązany tylko do kochania Boga i bliźniego. To jest moje zadanie. Natomiast jeżeli to robię i poddaję się Bogu, poddaję Mu swoje słowa, poddaję Mu swoje czyny, to nagle z tego miejsca, w którym wypełniony jestem miłością i zaufaniem, wiarą, wychodzą ze mnie słowa, które brzmią jak napomnienie wobec kogoś. Wychodzą ze mnie słowa, które brzmią czasami bardzo surowo. I
ufam, że są to słowa, które pochodzą od Boga i to są słowa napomnienia, które mają być w danej chwili powiedziane, które mają się w tej chwili, danej chwili wypełnić. Natomiast ja trwam w tym miejscu, w którym mimo tych słów, które surowo mogą brzmieć, ja obdarzam tą osobę, z którą rozmawiam, i też siebie i wszystko właśnie taką miłością, która nie jest moją miłością, ale tak naprawdę jest tym, czym Bóg nas obdarza i co się ujawnia w każdym z nas, jeżeli tylko nie przesłaniamy tego własnymi osądami. Więc można powiedzieć, że nawet nie tyle obdarzam tą miłością, ale pozwalam, aby z Bożej łaski ona wypełniała całą tą sytuację, mnie przede wszystkim. I w tej takiej atmosferze, żeby wypowiadały się czy czyniły się rzeczy, które mają się wydarzyć. Oczywiście to jest tylko takie przybliżenie w słowach tego, co się we mnie dzieje, bo nie jestem w stanie tego tak w 100% prawidłowo opowiedzieć, ale tak to rozumiem, więc wierzę, że nie jesteśmy wezwani do tego, żeby osądzać innych, ale żeby miłować. Co nie znaczy, że w chwilach, które Bóg przeznaczy do tego, nie będą pojawiały się surowe słowa, nie będą się pojawiały karcenia, nie będą się pojawiały takie chwile, które w życiu Jezusa wyglądały jak kręcenie biczu i wyganianie ludzi ze świątyni jerozolimskiej, czy słowa, które były bardzo szorstkie, wydawały się tak mówi, wtedy, kiedy Jezus mówił do faryzeuszy pokolenie żmijowe na przykład, albo groby pobielane. To są, dla nas może to są takie słabe określenia, ale myślę, że w tych czasach, w których On żył, to były bardzo mocne słowa. A jednak wierzę, że Bóg, czy Jezus, mimo tych słów wypełniony był miłością i również do osób, do których wypowiadał te słowa. Więc wierzę, że to, co o sądzie, którym jest mowa w tym fragmencie, to nie jest sąd, że Pan Bóg nie chce, abyśmy wykonywali sądów nad bliźnimi. Więc o jakich sądach tu jest mowa? Pragnę, abyś uczynił sąd, miłował miłosierdzie i szedł za mną w pokorze. I myślę, że chodzi mu, albo przynajmniej ja odczytuję tutaj to wezwanie do tych sądów, które ja podejmuję też każdego dnia, w każdej minucie swojego życia. I to jest sąd, który polega na ocenie tego, czy wybieram Boże miłosierdzie, czy wybieram swój pomysł na życie. Czy wybieram wierność Bogu, czy wybieram wierność swoim przekonaniom? Czy wybieram wierność sobie, czy wierność Jezusowi? Czy chcę iść tą drogą, którą On wybrał dla mnie? Czy chcę iść tą drogą, którą ja sam dla siebie wybrałem? I oczywiście dramaturgia tego wyboru, można powiedzieć, się trochę zmieniła, bo wtedy, kiedy poszukiwałem Boga i kiedy pragnąłem Jego bliskości, może wtedy jako ateista nie rozumiałem tego w ten sposób, ale teraz są to słowa, które pozwalają mi opisać tamte moje poszukiwania. To byłem w takim miejscu, w którym przez 99% czasu żyłem po swojemu i tylko w ten 1% od czasu do czasu zdarzał się, który mi pokazywał, że jeżeli oddam Bogu prowadzenie, to efekty tego prowadzenia, spokój, radość i wolność przychodzą natychmiast, przynoszą dobre owoce. Ale byłem zagubiony, więc te proporcje wyglądały właśnie w ten sposób. Z czasem, częściowo jakby w wyniku takiej determinacji, woli, takiego zniechęcenia też tymi owocami, które przynosiło życie prowadzone według swoich zasad, te proporcje się zmieniały. Było coraz więcej tej ciszy, spokoju i wolności w moim życiu. Coraz więcej determinacji, coraz więcej takiego czujności, tak bym to nazwał. Pojawiały się też kuszenia, jak gdzieś o tym mówiłem w innych filmach i też w świadectwach.
takim momentem przełomowym była taka deklaracja mojej woli, można powiedzieć, ale i też wynikającej z łaski, którą Bóg mi obdarzył jego prowadzeniem, że powierzam Bogu wszystko i chcę, aby On mnie prowadził. No i chwilę później wydarzyły się moje ponowne narodziny, gdzie umarłem i narodziłem się na nowo. Miałem takie doświadczenie. I od tego momentu te proporcje, można powiedzieć, są odwrócone w drugą stronę, czyli większość czasu spędzam, czy można powiedzieć, wypełniam Bożą obecność, a od czasu do czasu upadam i znowu jest tak, że czuję, że chciałbym coś zrobić po swojemu i że te wydarzenia, które mnie spotykają, krzyczą do mnie, że ja wiem, co powinienem zrobić. I ostatnio też miałem taki właśnie taki moment, w którym może właśnie warto, żeby o nim powiedział w krótkich słowach, gdzie jakby spotkało może nie tyle mnie, ale dotyczyło to w pewien sposób mnie coś, co wypełniło mnie złością i takim żalem skierowanym w kierunku jakiejś tam osoby trzeciej, która nie zrobiła tego, co według mnie powinna zrobić i w efekcie tego sytuacja dana się wydarzyła, która była przykra i z którą nie mogłem się pogodzić. I wtedy pojawił się we mnie takie wezwanie właśnie tej części, która wie, w cudzysłowie, aby wyciągnął konsekwencje wobec tej osoby, bo mogłem dotkliwie ją wyciągnąć. Ale robiąc to, czułem w sobie złość. Czułem w sobie niezadowolenie i pokój, i stres. I przebywanie w Bożej obecności, w Bożej łasce, to jest przebywanie w takim stanie, którego nie mogę nazwać, którego owocami jest... Chodź, miecie. Chodź, co się stało? Tak, no to chodź się przytulić. Musiał się przewrócić. Czy dzieci boli? No. Pokaż. Już nie boli? Nie. Więc przebywanie w Bożej obecności to jest przebywanie w takim miejscu, którego nie potrafię chyba nazwać do końca, ale na tym tle takie stany stresowe, lękowe, nerwowe, one są bardzo wyraźne. One są takie bardzo... Ja wiedziałem, że ta decyzja, którą wtedy mógłbym podjąć, to nie byłaby decyzja z miejsca wypełniona Bożą miłością. Wiedziałem, że to nie byłby ruch, do którego Pan Bóg mnie wzywa, ale to byłaby moja własna ocena sytuacji i moja własna decyzja. I wiedziałem, że ja tego nie chcę. Że mimo tego, że wszystko we mnie krzyczy w pewien sposób, oceń ją, wyciągnij konsekwencje, to ja resztkami woli i też tej siły, która płynie z codziennej Eucharystii, z codziennej modlitwy, byłem w stanie wstrzymać się z działaniem. I to jest ta decyzja, do której Pan Bóg nas wzywa, Jezus nas wzywa. Mówi o niej w ten sposób. Pragnę, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i szedł za mną w pokorze. Wszędzie tam, gdzie prowadzę. Ja czułem w pewien sposób, może nie tymi słowami, bo dopiero teraz skojarzyłem te dwa fakty. Ale wtedy czułem, że Pan Bóg daje mi wybór. Albo pójdę w to, co sam sobie wymyśliłem, w ocenę, albo wybiorę
tą niewiadomą, którą Bóg dla mnie przygotował, ja z tej całej sytuacji chcę wyciągnąć, ale która wymaga poddania i pokory. I tego, żebym szedł za Nim. Nie sam gdzieś tam zbawiał świat, ale szedł za Nim. A więc nie zrobiłem nic. Zatrzymałem się. Mimo tego, że we mnie się jeszcze przez chwilę gotowało. Uwielbiłem Pana Boga. I te złe myśli odeszły. I po tej sytuacji, ona miała miejsce chyba przedwczoraj, wczoraj na przykład, spłynęła na mnie wielka łaska i takie zrozumienie właśnie tego też, jak często jeszcze ufam temu, co wiem, co mi się wydaje. I jak spokojnym człowiek się staje i jak pewnym i radosnym, i wolnym, kiedy ponad to, co mi się wydaje, co wiem, co zdobyłem w doświadczeniu przez ostatnie 41 lat życia, zbieram Bożą łaskę i pozwalam, aby On tym doświadczeniem kierował i wykorzystywał je tak, jak chce. I to, co chcę powiedzieć przez to, też, że oddanie Bogu kierowania, takie właśnie ta decyzja, aby to On kierował, wcale nie oznacza, że jakby surowość będzie mniejsza. Bo wciąż nie jest powiedziane, że kiedy spotkam się z tą osobą, nie wyciągnięte zostaną jakieś tam konsekwencje, dotkliwe być może. Ale ciągle jakby wracam do tego miejsca, w którym ja jako Rafał chcę się zanurzać w Bogu. Chcę, aby On decydował o tym, co się wydarzy. I z miłością, z taką wewnętrzną miłością to wszystko jakby pozwalać, aby działania się wydarzały. I wtedy nawet kiedy tak dla świata zewnętrznego to samo się wydarzy, to wierzę, że będzie o wiele bardziej skuteczne, o wiele bardziej sensowne, bo czas i miejsce tego wydarzenia ustali Bóg, a nie ja sam. I też w moim osobistym doświadczeniu ciężar tego wydarzenia jest nieporównywalnie większy, kiedy ja jestem tym, który decyduje, w porównaniu do miejsca, w którym to Bóg decyduje, a ja jestem narzędziem w Jego rękach. I jeszcze może tylko powiem, bo to pewnie ktoś, kto posłucha tego, to sobie może pomyśleć, ale w sumie to może pomyśleć sobie w ten sposób. W sumie to, co mówisz, to może i nawet ma sens, ale czy masz jakieś dowody na to, że wtedy, kiedy kieruje tobą Bóg, to możesz osiągnąć duże rzeczy? Czy, może nie wiem, czy to dobrze wyraziłem, ale chodzi mi o to, że ktoś może pomyśleć, że takie poddanie się Bogu to jest pasywność, to jest nic nie robienie. Nie przynosi to żadnych rezultatów. Jak sam coś robię, to wiem, że będę miał jakieś rezultaty, dobre albo złe, ale coś się będzie działo. A w Bogu to się może nic nie wydarzyć. I na przykład w tej sytuacji, kiedy o sobie się upiecze. Albo może to jest dobre do relacji między ludzi, takie podejście, ale na przykład w ten sposób domu nie zbudujesz. Tak ufając Bogu. Ja mogę powiedzieć, znowu bazując na swoim doświadczeniu, bo nie napisałem o tym książki, ani nie zebrałem dziesiątek faktów z różnych żyć, tylko mam swoje życie. I mogę powiedzieć tak, po pierwsze widziałem
niesamowite rzeczy, takie twarde, zbudowane właśnie na takim zaufaniu do Boga. Rzeczy, które gdy ludzie przychodzą oglądać je z zewnątrz, są zadziwieni harmonią, spokojem i wolnością, która w tych miejscach jest. Wielkie dzieła powstawały z tego miejsca, takiej Bożej łaski, w której twórca nie powiedział, że to powstało z mojego rozumu, ale coś mnie kierowało i w zasadzie ja byłem tylko narzędziem w rękach tego artysty niebiańskiego. I widzę też, jak w relacjach z ludźmi to zaufanie Bogu przynosi owoce zaskakujące, takich, których się nie spodziewam nawet. Ale to ciągle też jest kroczenie w wierze, bo mimo tego, że tak wiele mam dowodów na to i wybieram za każdym razem, kiedy zauważę ten wybór, wybieram Boga i wierzę w to, że to przyniesie dobre owoce, to za każdym razem Bóg mnie zaskakuje i tymi owocami. Więc kroczę w takiej wierze i w takim zaufaniu, a nie w takiej wiedzy, która by mi podpowiadała, że wiem, jakie to owoce przyniesie. Z tym, że teraz jest tak, rozgadałem się strasznie. Ostatnie dwa zdania i kończymy. Mam nadzieję, bo to też wszystko w rękach Pana Boga. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że teraz w moim życiu wiedzenie, jakby w pewien sposób wobec wiary, jest o wiele mniej wiarygodne. Może to. Bardziej pewny jestem swojej wiary niż swojej wiedzy. Myślę, że to nie bardzo ma sens. No ale. Ale tyle chciałem powiedzieć. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, o jakie sądy, do jakich Pan Bóg Jezus sądu wzywa w tym fragmencie, ale myślę, że w każdym dniu On nas wzywa, abyśmy wybierali Jego wolę w naszym życiu, abyśmy w tych konkretnych wyborach wybierali Go. I myślę, że zacząłem od modlitwy i też na modlitwie skończę. I też takiej wskazówce, że te rzeczy, o których mówię, i to zauważanie w tych decyzji, takich ważnych momentów, kiedy możemy wybrać Boga albo możemy wybrać siebie, jest trudne bez właśnie codziennego obcowania z Bogiem, bez codziennej modlitwy, bez lektury Pisma Świętego, bez Eucharystii codziennej. Więc warto w ciągu dnia starać się wygospodarować chociaż chwilę. Bo to też czasami jest tak, że ktoś sobie myśli, ja nie mam czasu na 15 minut na lekturę Pisma Świętego, więc w ogóle nic nie zrobię. Albo nie mam czasu na brewiarz, to się nie będę rano modlił, na przykład. Albo nie mam czasu na Eucharystię, to sobie podaruję tą poranną modlitwę. A ja mówię nie. Nie rób tego i nie wierz w te podszepty, które mówią ci, że potrzebujesz na to aż tak dużo czasu.
Wystarczy jedno westchnienie do Pana Boga, żeby objawić Ci moc czy łaskę, którą chce Cię obdarzyć. Wystarczy 30 sekund takiego zanurzenia się w ciszy, kontemplacji. Wystarczy jedno zdanie wobec jakiegoś wydarzenia, które przed Tobą stoi, prezentacji czy w ogóle rozmowy z szefem. Wystarczy, że powiesz: Jezu, ufam Tobie, i wypełnisz się takim zaufaniem w ułamek chwili. I ja zaczynałem od takich westchnień, krótkich. Na tyle mnie było stać. Więc nie bądź dla siebie surowy czy surowa tak bardzo. Zacznij od małych kroków. Tak małych, na jakie cię stać w tej chwili. Z takim zaufaniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I On jest cały czas przy tobie. I czeka na tę chwilę, w którym zechcesz swój wzrok, swoje serce skierować do Niego. I On tam już jest, żeby na twoje pragnienie odpowiedzieć. Więc teraz pomódlmy się chwilę właśnie o to, aby Pan Bóg wspierał nas, wypełniał odwagą, a jednocześnie pokorą, abyśmy byli gotowi oddać Mu wszystko. Do tego potrzebna jest odwaga. Abyśmy zapomnieli o sobie, co wymaga pokory. Abyśmy szukali Go zawsze i wszędzie. Abyśmy pamiętali, że On jest przy nas. Że Jezus przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć w każdym z nas. Musimy w to uwierzyć. Jeżeli uwierzymy i w rezultacie zaufamy Mu, zaufamy Jego słowom, odkryjemy dary, które dla nas przygotował. Poznamy prawdę, która uczyni nas wolnymi. Poznamy spokój, który przekracza wszelkie poznanie. Zrozumiemy, że nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. Narodzimy się ponownie z ducha i z wody. Więc niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Aby każdy, kto szuka Boga, odnalazł to, czego szuka. Prowadzony tą drogą, którą Bóg od wieków dla niego przygotował. Amen. Dziękuję za dzisiaj. Przepraszam, że trochę dłużej niż zwykle, ale wierzę, że owocny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.